Hej kochani, dziś zapraszam Was na film dotyczący tego makijażu. Prawie cały mój makijaż jest wykonany kosmetykami Kat Von D, które kupiłam sobie ostatnio w Kopenhadze. Byłam właśnie z Darkiem w Skandynawii, byliśmy w Danii i w Szwecji. I jak zobaczyłam Kat Von D właśnie w Sephorze, to się rzuciłam na te kosmetyki i wiecie, mam taką zawsze wymówkę, że tutaj testuję dla Was. Ale powiem Wam, że osobiście jestem dużą fanką Kat Von D, lubię jej filmy, podziwiam ją za to, co osiągnęła. Ja sama pracowałam kiedyś w studiu tatuażu, wprawdzie nie tatuowałam, ale znam te klimaty i bardzo lubię. Także zawsze miałam sentyment właśnie do Kat Von D. Przepraszam Was, że seplenie, ale mam aparat na zębach. No i pokażę Wam, co kupiłam, a jutro zrobimy sobie test tych produktów. Jutro Wam rzucę właśnie ten makijaż i opowiem troszeczkę więcej. Dziś Wam opowiem o cenach i właśnie o moich pierwszych doświadczeniach z tymi produktami. Także zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest Tattoo Liner. Właśnie mam tutaj rachunek i będę Wam tak według tego rachunku szła po cenach. Tattoo Liner, ceny będę Wam podawała takie mniej więcej. To było mniej więcej 100 zł za jeden. Ja najpierw przetestowałam miniaturkę, bo zrobiłam zakupy pierwszego dnia i jak go przetestowałam w miniaturce, to poszłam po kolejne i zrobiłam zapas. I kupiłam już w dużym opakowaniu i czarny, i brązowy. Jest to najlepszy liner, jaki miałam. I właśnie przy zakupach dwóch produktów dostawało się mały, także w sumie mam cztery. To jest po prostu, no mówię Wam, lepszego linera ja nie miałam. Aplikator jest bardzo cienki, kreski rysuje się bardzo prosto, wysychają na matowo. Można robić dowolne wzory, dlatego że ta końcówka, ona nie jest taka sucha jak niektóre te linery. Możecie nieudowolnie sobie tutaj, możecie nieudowolnie operować, więc te jaskółki naprawdę ładnie wychodzą. Jest mocno napigmentowane, no maluje się bardzo prosto. Już część z Was pisała na Instagramie, że Wam się nie sprawdzają. Dla mnie to jest po prostu cud. Cud miód. Polecam wszystkim ten Tattoo Liner. Jak macie możliwość kupić, zamówić, może jesteście w Stanach, to sobie kupcie. Napiszcie mi też, jakie ceny są w Stanach, jeżeli ktoś ze Stanów mnie ogląda, bo te kosmetyki na pewno są tańsze tam. Znaczy, mam nadzieję. Kolejna rzecz to paleta. I to jest paleta z Shade and Light. Shade plus Light Eye. Paleta do oczu. Takimi całkiem sporymi cieniami. Naprawdę duża. W całości matowa. Z lusterkiem. Widzicie lustro duże. Bardzo ładne. Paleta taka jak The Balm. Czyli taka bardziej papierowa. Na magnes. Przepiękna paleta. Nie kupiłam sobie palety do konturowania, ale stwierdziłam właśnie, że do oczu, bo do konturowania już mam. Zresztą do oczu też mam, ale ta do mnie przemówiła. Jak sprawdziłam pigmentację tych cieni, jak sprawdziłam, jak mocno są nasycone, to mówię, że muszę mieć tę paletę, bo naprawdę te kolory są bardzo, bardzo nasycone i mocno napigmentowane. Była jeszcze druga paleta, taka z motylem, chyba Monarch się nazywa, ale nie zdecydowałam się na nią z tego względu, że tam były bardziej takie burgundowe i szare kolory, a ja niestety w takich szarych kolorach nie za dobrze wyglądam, w srebrnych, no nie bardzo, także wybrałam tę, to jest tak jakby do konturowania oczu, tak się nazywa. Jeśli chodzi o cenę, to było 365, czyli przez pół to jest około 180 zł, więc nie mało. Całkiem droga paleta, ale za to całkiem spora. Używam już od kilku dni i dobrze mi się sprawdza, także mogę ją polecić. Dajcie mi znać, czy za granicą jest trochę tańsza. Następną rzeczą jest Liquid Lipstick Everlasting w kolorze Lolita i tutaj mam cenę 170, czyli to będzie na pół i to będzie około 80 kilka złotych. Błyszczyk wygląda tak, mam go na ustach, lubię go, ale nie jest taki sam jak na przykład pomadki z MAC-a, nie daje tępego matu, jest bardziej satynowy. Ma inne troszeczkę, inne są uczucia na ustach, jest bardzo taki komfortowy, ale nie jest trwały. Już przekonałam się, że nie jest trwały. Ja go w ciągu dnia jeszcze poprawiam i później jeszcze nakładam EOS, żeby wyglądał jeszcze lepiej. On właśnie najlepiej wygląda po tym, jak się nałoży EOS w ciągu dnia. Także mogę go polecić, ale to nie jest coś, co trzeba mieć. A w ogóle to jest napisane po polsku. Jest napisane błyszczyk wpłynie. Także mam nadzieję, że kiedyś do nas dotrze, jeżeli jest napisane też po polsku. Zapomniałam wspomnieć, że wszystkie kosmetyki Kat Von D są wegańskie. Teraz podkład i puder. Niestety nie mam tutaj wyszczególnionych cen. To było około 280, czyli około 140 zł za sztukę. Nie wiem, plus minus, no ale powyżej 100 na pewno kosztują. Locket Foundation w takim opakowaniu, ale to, co jest w środku, jest liczne. Takie plastikowe, wyglądające jak szklane opakowanie z różyczką, którą się zdejmuje, żeby tutaj, żeby odsłonić aplikator. Nakładamy w ten sposób pompką. I później z powrotem nakładamy różyczkę, dzięki temu nam się tutaj nic nie rozleje. Kolor, który wybrałam, jest średni, to jest medium 52 i kolorów było kilka. Tam było chyba z 8 kolorów do wyboru, z tego co pamiętam. Były bardzo jasne kolory i były też bardzo ciemne, więc tutaj ta jakby ranga jest całkiem spora. I było dużo takich kolorów beżowych, więc to mi się bardzo podobało. Opakowanie jest liczne, mamy tu 30 ml. Jest to podkład bardzo kryjący, długotrwały. Ale bardzo mi się kojarzy z podkładem z Revlonu Colorstay i uważam, że jest
że Revlon Colors Day jest jego zamiennikiem. Nawet tak samo pachnie i daje podobny efekt na skórze. Trochę się ciastkuje na skórze, ale za to właśnie mocno kryje i się długo trzyma. Natomiast puder też mam w tym samym kolorze, medium 52. Cena podejrzewam, że podobna. Piękne opakowanie, takie wytłaczane z logiem Kat Von D. W środku tak wygląda puder. Jak widzicie, jest, odcień jest bardziej taki beżowo-żółty niż różowy. I tutaj mamy taką gąbeczkę, jeszcze jej nie używałam, ale to daje naprawdę mocne krycie. Puder mocno kryje, ale też właśnie ciastkuje na twarzy, także nie wiem, spróbuję go używać bez podkładu, z samym korektorem, zobaczymy jak będzie wyglądał. Z podkładem daje naprawdę mocną maskę, także to już jest, to duo to jest troszeczkę moim zdaniem za dużo. Jest to mocno kryjący puder. Podobny puder dostaniecie w Sephorze. Też właśnie w podobnej jakby konsystencji, taki bardziej kremowy, welurowy i mocno kryjący, za około chyba 50 zł jest w Sephorze, także ten jest o wiele droższy. Nie kupiłabym go ponownie właśnie z tego względu, że można go dostać taniej, podobny puder można dostać taniej. I na koniec mam korektor, ale niestety nie wydrukowała się tutaj cena, nie wiem dlaczego, ale nie widzę tutaj ceny tego korektora. Korektor Locket Concealer, który jest bardzo znany i jeden z popularniejszych kosmetyków Kat Von D, oprócz właśnie tego Tattoo Linera. Mam w kolorze też medium, 22, oryginalnie nazywał się medium. Jest to korektor bardzo mocno kryjący, nadaje się pod oczy, troszkę wysusza tą okolicę. Tutaj jak go nakładałam, to zauważyłam, że trochę rzeczywiście tak jest taki tępawy jak pod oczy, dlatego dobrze trzeba nawilżyć wcześniej skórę pod oczami. Ale jeżeli macie problemy właśnie z cieniami, to on będzie dobrze krył. Długo się trzyma, faktycznie jest to dobry korektor. Nie zbiera się jakoś bardzo w załamaniach, także mogę go śmiało polecić. Myślę, że to będzie jeden z tych kosmetyków, który naprawdę dobrze się będzie w Polsce sprzedawał. Jeżeli ta marka w końcu wejdzie do Polski, to te dwa takie będą takimi, wiecie, najlepiej sprzedającymi się, najpopularniejszymi kosmetykami. Z mojej strony bardzo polecam Wam właśnie Tattoo Liner, właśnie korektor. Pomadka jest fajna i paleta też jest fajna, dobrze napigmentowana, ale spokojnie znajdą się jej zamienniki. Także to tyle, jeżeli chodzi o mój haul Kat Von D. Jutro zapraszam Was na ten makijaż, gdzie przetestuję te kosmetyki i o nich więcej opowiem. Zobaczycie, jak mi się nakładały, na przykład pomadka, trochę ciężko mi się nakładała, ale zobaczycie właśnie, jak rysuję kreski i jak nakładam cienie i wszystko, także mam nadzieję, że jutro będziecie ze mną, mam trochę wysypu na twarzy, zaraz po podróży, także zobaczycie, jak to wszystko jest przykryte. Kochani, jeżeli Wam się podobało, jeżeli lubicie hole, zostawcie kciuki do góry. Ja już uciekam, no i widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Pa, pa!